Kocham Pana, Panie Sułku. Odcinek 236. Śpi Pani? A skąd? A dlaczego? A Pani dlaczego nie śpi, Pani Elizo? Bo ja na ogół nie śpię w takich sytuacjach jak ta. A ja z kolei nigdy nie byłam w takiej sytuacji. Ale jak się okazuje, też na ogół nie śpię. A przepraszam, on zawsze tak? Czy tylko od czasu do czasu? Zawsze. Od kiedy pamiętam. To Pani nigdy nie śpi. Śpię, śpię. Kiedy? Kiedy idzie do szkoły. Ale to dopiero na 8. A którą mamy? 4:10. No to mamy trochę czasu. Wujo też chrapał, ale jednak nie tak. Nie da się porównać. A Pani na którą do pracy, jeżeli można wiedzieć? Też na 8. No to wychodzi na to, że razem wyjdziecie. A Pani sobie pośpi? No, na to wychodzi. Ja to się tak przyzwyczaiłam, że nigdy i nigdzie nie mogę w nocy zasnąć, Pani Listonoszko. A ja z kolei w dzień nie umiem. Muszę zresztą w czasie dnia doręczać, chyba że jakiś pilny telegram w nocy. Ale jak się już zerwę, to nie ma mowy o spaniu aż do rana, a potem znowu do roboty. Ojej, bardzo współczuję. Co Pani bardzo? Współczuję. Mówię cicho, bo jeszcze się obudzi. I wtedy co? No, lepiej nie próbować. Dlaczego? Bo to jest bardzo niebezpieczne. A co się może stać? Oj, Pani pyta i pyta. Przepraszam. Niech Pani śpi. Łatwo powiedzieć. Bardzo macie Państwo fajną podłogę. Wiemy. Też na początku naszej znajomości spaliśmy na podłodze. Ale teraz to co innego. Wersalka, kanapka. Obie ze śmietnika koło osiedla. Ludzie teraz po okrągłym stole wyrzucają bardzo wartościowe przedmioty. Będę musiała też sobie czegoś poszukać. A próbowała Pani gwizdać? A po co? Może przestanie. Który to gwizdze? Jaka kurza gwizdze? Cicho! Nawet całkiem ładnie Pani gwizdże. Wujo mnie wyuczył. Jesień idzie, czy jak? A dlaczego Pani tak uważa? Jakoś tak ciągnie, czy co innego. Pani bez kołdry, tylko pod obrusem. A od drzwi w kierunku okna tak ciągnie. Tu u nas zresztą zawsze ciągnęło. Taka specyfika domu. Rozumiem. Na poczcie nie ciągnęło. Też specyfika. Bardzo słusznie powiedziane. Muszę powiedzieć, że chociaż jest Pani dosyć młoda, to jednak czasami potrafi Pani powiedzieć coś całkiem do rzeczy. Bardzo przyjemnie się z Panią rozmawia. Dziękuję. Nie ma za co. Za co? Nie ma za co. Aha. Już dzień Pani u nas pomieszkuje? 7. Czyli tydzień? Zgadza się. A o co chodzi? O nic. No i jakie wrażenia? Różne. Najważniejsze, że gdzieś mieszkam po tej awanturze z wujem. Starsi ludzie nie mają zrozumienia dla miłości. O, mnie też w swoim czasie rodzina wykleła i też za Pana Sułka. I od tej pory jakoś sobie radzę. Że to można aż tak chrapać, aż dzień bierze. A Pani się nie dziwi? Po tylu latach. Pani
nawet nie ma pojęcia, do czego się w życiu można przyzwyczaić i nad czym można przechodzić do porządku dziennego, kiedy się kocha. Bardzo możliwe. Czasem aż się dziwię sama sobie. Ale jak się kocha, to się nic nie wybiera. Aha, jestem tego samego zdania. Też nie wybieram, tylko kocham. Pio! Pio! Oho. Już jasno na dworze, dobra, wstajemy. A gdzie śniadanie? No i jakie śniadanie o 5 rano? A kto powiedział, że dopiero 5? Tak mam na zegarku, 5:03. Dlaczego mnie budzicie? Cholera jest na psiach, co? Honoru pospać sobie nie można przez te wasze głupie gadanie po nocach? Jak macie gadać, to wyjdźcie sobie na podwórko. Ja wam spać nie przeszkadzam, kiedy śpicie. Ale my nie śpimy. Niech pani nie będzie bezczelna, pani listonoszko. Już nie będę. To znaczy ją. Oczywiście. A pan niech się tak po nocach nie wymądrza. Która to powiedziała? Ja. Co za ja? Pani Eliza tak powiedziała, panie Sułku. Ja nic nie powiedziałam. A żeby ją żaba opluła. A gdzie śniadanie? Będzie w swoim czasie, po 7. Ciekawe, co się stało z 20 bułkami, które wczoraj kupiłam w spożywczaku. Były, a nie ma. I tak tu jest ze wszystkim. Sama się pani przekona. Coś było, a nie ma. Bo je pan zjadł pod kołdrą wieczorem i to na sucho. Ja? A ja? No niech pan pokaże prześcieradło. Na pewno są na nim jeszcze okruchy. Nie pokażę. Bo na pewno są. Może dlatego pan tak chrapał. Na pewno pana uwierało. To faktycznie, to bardzo możliwe. Żeby to łasica obsikała. Jak mnie kłuło. Teraz wszystko jest jasne. Wytrzepiemy i śpimy. Jeszcze można trochę pospać. Nie będę niczego trzepał. To ja wytrzepię. Trzepać jeszcze umie. Żadna sztuka. I ja też mogę wytrzepać. Nikt nie będzie mi tu niczego trzepał. Co ty, a trzepak jestem? O, na pewno nie. Trzepać mi się zachciało. O. No i śpi. No, czyli wróciłyśmy do punktu wyjścia. A ja mam do pani żal, pani listonoszko. Ojej, dlaczego? Co ja takiego zrobiłam? Doniosła pani na mnie, panu Sułkowi, że to ja powiedziałam, żeby się nie wymądrzył. A kto tak powiedział? Ja. To co miałam powiedzieć, że ja? Nic nie trzeba było mówić. Wtedy odpowiedzialność rozłożyłaby się na nas obie i byłaby porówna. A tak to tylko ja oberwałam. I raptem powiedział, żeby panią żaba opluła, o ile pamiętam. Ja bym się za to w ogóle nie obraziła. A czy ja się obraziłam? Obrażanie na pana Sułka mija się z celem. Jemu jest nawet na rękę, kiedy ktoś się na niego obrazi. Ile razy się na niego obrażałam, nie potrafił ukryć radości. A to skakał, a to śpiewał, a to gwizdał. A obraża się, bardzo łatwo się go obraża. Chyba, że akurat rentę mają mi przynieść. Wtedy wszystko zniesie. Ciekawy człowiek. Nie każdy taki jest. No, pewnie, że nie każdy. O której otwierają sklep? O 6. No to wstanę i pójdę, żeby kupić coś na śniadanie. Tylko niech pani dużo nie kupuje za jednym razem. Ja kupuję częściej, ale mało. W gruncie rzeczy, ile się tu nie kupi, tyle wyjdzie. To jest zupełnie tak jak z workiem bez dna. Szkoda tyle do niego pakować. Oj, bardzo cenne mi pani daje rady, pani Elizo. Cicho. To przez sen. Przez jaki sen? Przez jaki sen? Co mi tu pani Elizo, panią listonoszkę buntuje? Niech spokojnie idzie do sklepu, dziewczyna ma swój rozum. Ale nie ma doświadczenia. Ja w każdym razie śpię. Ale rób się, co chcecie. Tymczasem gajowy Marucha przez sen w nocy wołał ratunku, pomocy. Do usłyszenia.